Ja powiem króciutko, dlaczego mnie zainteresowała postać Adama Słomki. Właśnie dlatego, ze względu na tę niezwykłą konsekwencję. Przeczytałem ostatnio zdanie Leszka Moczulskiego, który kiedyś razem z panem Adamem Słomką działał. Leszek Moczulski powiedział: wieczny opozycjonista, no bawi się w to, co myśmy kiedyś robili. Trudno to nazwać zabawą, kiedy tego wiecznego opozycjonistę po procesie Jaruzelskiego, który nie poniósł w zasadzie odpowiedzialności za stan wojenny, sadzają na 2 tygodnie w więzieniu na Mokotowie. I w zasadzie to jest pierwszy więzień polityczny III Rzeczypospolitej, który poniósł karę za protest przeciwko temu, że Jaruzelski tej kary nie poniósł. Pan Adam Słomka w zasadzie nie zaprzestał nigdy swojej działalności, nawet przestawszy być już później politykiem sejmowym. Tak chyba by to można nazwać, bo przecież politykę poza Sejmem również się uprawia. No ja z panem Adamem w Katowicach. Kiedy powiedziałem paru osobom, że będzie takie spotkanie z Adamem Słomką, te osoby zadały mi pytanie: o co walczycie tak naprawdę? O co walczycie? Do dziś przeciwnik Okrągłego Stołu i tego, co ten Okrągły Stół przyniósł ze sobą. Nie mylę się, panie Adamie, 17 lat pan miał. No i później 2 lata w więzieniu. I mówię skrótowo, proszę państwa, o tych najważniejszych sprawach. Tam się zdarzyła również taka tragiczna historia. Matkę pana Adama Słomki przejechał szef SB w Katowicach. Nie poniósł za to, w zasadzie nie poniósł kary. Umarł bezkarnie. Później działalność opozycyjna, związki z KPN-em. Proszę państwa, powiemy o paru sprawach. Ja spytam pana Adama Słomkę o parę tutaj spraw związanych z teraźniejszością. Nie z tym, co było w przeszłości, ale głównie z teraźniejszością, bo to jest ważne. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie w Łodzi. Bardzo jest mi przyjemnie tutaj przyjeżdżać, ponieważ z tym miastem, z ludźmi z tego miasta miałem zaszczyt długi czas prowadzić działalność konspiracyjną w Konfederacji Polski Niepodległej. Szczególnie tutaj wspominam Andrzeja Ostoję Owsianego w tym budynku w centrum z Domu Literatów, gdzie całe godziny knuliśmy różne akcje. Z Andrzejem Terleckim, który niedawno zmarł również często w tej restauracji kresowej tutaj blisko telewizji w Łodzi. Czy z Markiem Michalikiem, z wieloma osobami, które tu są na sali. Bardzo dziękuję, że przyszły. Bo ten okres walki o niepodległość, no pytanie, o co nam chodzi? No przede wszystkim chodziło nam o wywalczenie niepodległości. Czyli dzisiaj przede wszystkim trzeba niepodległość bronić, strzec, trzeba ją umacniać, może zwiększać jej zakres. Pierwszy, najważniejszy cel życiowy takiego mojego zaangażowania to była właśnie ta walka o niepodległość. Dzisiaj, jeżeli byśmy mieli tylko powiedzieć, co dzisiaj jest kluczowe, to myślę dwie sprawy. Pierwsza to jest restytucja niepodległości, czyli zerwanie ciągłości z PRL-em. My bardzo potrzebujemy tego i tu pan prezydent, myślę, zrobił nam duży prezent, zapowiadając debatę konstytucyjną w Polsce. Widać, jakie dramatyczne, zatrute owoce przyniósł Okrągły Stół i koncepcja budowy systemu prawnego III Rzeczpospolitej w oparciu o ciągłość prawną. I druga rzecz, zasadniczej zmiany systemu wymiaru sprawiedliwości, przebudowania, żeby nie pudrować trupa. To już jest koniec naszego spotkania. Ja wiem, że jest jeszcze szereg pytań. Sam mam jeszcze ze 100, ale gdzieś w którymś momencie musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie i dziękuję państwu. Chciałbym państwa bardzo serdecznie zaprosić do współpracy w zakresie zbudowania tutaj w Łodzi środowiska monitorującego działanie wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że powinniśmy tu w oparciu wszystkim o weteranów walki o niepodległość, ale też tych, którzy teraz robili ruch kontroli wyborów, inne środowiska niezależne, żeby wszystkie te grupy wydelegowały przedstawicieli i włączyły się w oddolną kontrolę wymiaru niesprawiedliwości. Kto się chce w to włączyć, proszę do mnie podejść, pokażę, kto się tym włączy. Zajmuję. Dziękuję państwu serdecznie.
A co tam? Adam rozdaje jakieś swoje coś tam.